Słuchacie TOK FM. Mówi Robert Bernatowicz. Witam wszystkich słuchaczy. Czas na audycję Archiwum Roberta Bernatowicza. Przypomnę, że zawsze jestem z Państwem w sobotę po 17 na antenie TOK FM. Witam mojego gościa. Jest nim pan Stanisław Palka, inżynier, słuchacz Radia TOK FM. Witam panie inżynierze. Dzień dobry państwu. To jest sytuacja, drodzy państwo, troszeczkę losowa, bowiem tak się złożyło, że kiedy to było? Chyba 2 tygodnie temu pan Stanisław zadzwonił tutaj do nas do audycji, mówiąc, że ma bardzo ciekawą historię związaną z pewnym odkryciem dotyczącą atomu. I tak zaczęła się toczyć pewna sprawa, która tak naprawdę tą audycją się, myślę, jedynie rozpoczyna. Wszystko państwu za chwilę wyjaśnię. Chodzi o teorię, która jest związana z budową atomu i jest to niezwykle ciekawe, że dopiero teraz dowiedzieliśmy się o czymś takim. Będziemy mówili, drodzy państwo, także o tym, jak bardzo są w tej chwili zaawansowane prace nad stworzeniem urządzeń, które mogłyby na przykład rozwiązać problem energetyczny świata. Bo zgodzi się pan ze mną, że no tak naprawdę te wszystkie kopalne materiały jak ropa naftowa, czy też złoża, czy też węgiel kamienny, no nie są rozwiązaniem dla świata. Mówi się o 50 latach, ktoś mówi 30 lat. Tak, proszę państwa, zasoby ropy naftowej na świecie wynoszą obecnie około 1 miliarda ton. 1 miliard ton to jest 1000 razy 1000 razy 1000 metrów, 1 kilometr sześcienny. Więc po pierwsze nie obawiajmy się, bo może się okazać, panie redaktorze, że skoro w Polsce siatka wierceń wynosi 25 kilometrów, to pan pod chałupą też ma ropę. Zwłaszcza, że geologicznie jest to całkiem możliwe, tylko że w Polsce byłaby ona na bardzo dużej głębokości, na razie nieosiągalnej dla współczesnych technik wiertniczych. Tu jest jeszcze taki jeden aspekt tej sprawy, której pan poruszył, to znaczy tych właśnie paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa chociażby, że wydobywanie ropy naftowej, używanie jej jako właśnie materiału, który pozwala chociażby otrzymywać energię elektryczną, bo są przecież elektrownie też, które posługują się tym. No niestety, czy też już nie mówiąc w ogóle o samochodach i tutaj używaniu ropy naftowej jako źródła napędu, jako paliwa do silników. To nie jest tak bezkarne, tak mi się wydaje, dla Ziemi. Tak, powód jest bardzo prosty. Po to, żeby spalać ropę czy ropopochodne, potrzebne jest pobranie tlenu z powietrza, a samo spalanie powoduje powstawanie dwutlenku węgla, więc jest to ogromne nieszczęście dla środowiska. Natomiast teoria, o której chcę mówić, w pewnym sensie zapowiada rozwiązanie tego problemu. Wiele osób twierdzi, że w atomie jest rzeczywiście energia, której my jeszcze nie jesteśmy w stanie dostrzec, której jeszcze nie widzi świat nauki, a może inaczej, może ją dostrzega, ale jeszcze się o tym tak głośno nie mówi. Ja tutaj jeszcze kończąc ten wątek ropy naftowej, powiem panu, że spotkałem się z bardzo ciekawą teorią, o której zresztą opowiedział mi Patrick Gehryl, którego miałem okazję spotkać w Stanach Zjednoczonych. Jest to człowiek, który zajmuje się, jest astrofizyk. I on powiedział, że na przykład, że Ziemia jest swoistym ciałem, które jest znakomicie wyważone. To znaczy ten ruch wirowy Ziemi jest po prostu niezwykle precyzyjny i Ziemia ma pewne odważniki. Tak to on ujął. I teraz tak, ropa naftowa jest takim jednym z odważników i w momencie, kiedy my bezkarnie sobie wydostajemy ropę naftową, wydobywamy ją na przykład z okolic Zatoki Perskiej głównie, bo tam są największe złoża ropy naftowej, to po prostu wyważenie Ziemi się zmienia, czego my jeszcze nie odczuwamy, ale będzie taki moment, kiedy Ziemia po prostu lekko się przekręci. Nie wiem, czy pan się spotkał z taką teorią. Tak, spotkałem się i skutki jej mogą być katastrofalne. To między innymi mówi się, że to może spowodować zatrzymanie Golfsztormu. No, wie pan, mówi się także, że może to doprowadzić do przebiegunowania Ziemi. Czyli po prostu... Ale w dalszej perspektywie. Drodzy państwo, będziemy dzisiaj mówili o niekonwencjonalnych źródłach energii, a także o tym, co jest
z budową atomu, czy rzeczywiście atom wygląda tak, jak wszyscy do tej pory wiemy z książek. Podaję numer telefonu do TOK FM, do naszej audycji 022 555 30 40. Jeszcze raz powtórzę numer 022 555 30 40. Panie Stanisławie, przypomnę, że moim gościem jest pan Stanisław Palka. Pan zadzwonił do nas, do redakcji w zasadzie, co spowodowało pana telefon? W tamtym momencie była audycja na temat tego, czy cokolwiek dzieje się przypadkiem. I zadzwoniłem, żeby powiedzieć, przedstawić swoją teorię, opartą w pewnym sensie fizyką, nic nie dzieje się przypadkiem, gdyż rachunek prawdopodobieństwa nie ma zastosowania w fizyce. Oczywiście jest to dosyć szokujące stwierdzenie, ale na jego potwierdzenie chciałem zaproponować właśnie nową teorię, która mówi, że mechanika kwantowa nie obowiązuje dla atomów. Obowiązują wszelkie podstawowe zasady mechaniki newtonowskiej. Nie będę może w tej chwili jeszcze przez chwileczkę mówił, żeby, że tak powiem, podnieść zainteresowanie, na czym polega nowy model atomu. Natomiast zdajmy sobie sprawę z tego, na czym polega klasyczny model atomu. Właśnie, może on się wziął. Troszeczkę powiedzmy, co wiemy, bazując na nauce akademickiej o budowie atomu. Pierwszy model atomu został przedstawiony w roku 1901. Model, który znamy, że elektrony poruszają się w atomie po orbitach eliptycznych, bądź w szczególnym przypadku kołowych, powstał w 1913 roku i stworzył go Niels Bohr. Mhm. Przepraszam, w 1911 roku i stworzył go Ernst Rutherford. W 1913 roku do tego Niels Bohr dopisał zasady mechaniki kwantowej. Z tym, że ja pozwolę sobie na taką drobną złośliwość w tym momencie, mianowicie tu właśnie pojawił się problem teorii prawdopodobieństwa. Bardzo wiele doświadczeń wykazywało, że elektrony w atomie nie znajdują się w miejscach, gdzie powinny się znajdować w myśl zasad mechaniki kwantowej. Wtedy mechanika kwantowa przyjęła, że jednak tam się znajdują, ale z prawdopodobieństwem mniejszym od jedności. To jest bardzo... I tak to się zaczęło. Mam jeszcze takie pytanie związane z taką naszą wizją atomu, którą my mamy, to znaczy z tym układem podobnym do naszego układu słonecznego, planetarnego. Skąd się to wzięło? Czy po prostu ten model naszego układu planetarnego posłużył niejako do zbudowania hipotetycznego modelu atomu? No trudno powiedzieć, co Ernst Rutherford miał na myśli w momencie, gdy tworzył właśnie ten model. Wcześniejszy model przewidywał, że atom jest mieszaniną protonów i elektronów, przy czym jeszcze nikt nie wiedział, że są to protony i mówiono o dodatnich cząstkach. Połączyliśmy się z Arturem Olszewskim, mieszkańcem Warszawy. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Pan od wielu lat interesuje się niekonwencjonalnymi sposobami pozyskania energii, prawda? Tak, jest to moja pasja. Mhm. I rzeczywiście wierzę w to, że ta energia, którą dzisiaj dysponujemy, i te źródła energii, to jeszcze nie wszystko, że jeszcze są źródła niekonwencjonalne i źródła oparte na zasadach fizyki, których jeszcze nie poznaliśmy. Panie Arturze, mieliśmy okazję się zobaczyć. Wiem, że ma pan imponujący księgozbiór dotyczący właśnie pozyskiwania takiej energii. Gdzie pan by upatrywał największą szansę? W tej chwili powiedziałbym, że teoria opisana w książce Sprawa Atomu pana Michała Gryzińskiego jest naprawdę bardzo obiecująca. Powiem szczerze, że widzę tam bardzo duże możliwości wykorzystania tej teorii do produkcji energii, która jest, powiedzmy, której zasady są nieograniczone, ponieważ mowa jest w tej książce o sposobie przeprowadzenia zimnej syntezy jądrowej. Mhm. Która to w końcu, wierzę, przez ludzi zostanie dokonana. Może niech pan wyjaśni nam tutaj wszystkim, cóż to takiego jest zimna synteza jądrowa, bo może nie wszyscy wiedzą. Jest to sposób pozyskiwania energii jądrowej z atomów, które nie są tak ciężkie jak dotychczasowe paliwo atomowe,
uran czy pluton. Po prostu uzyskiwanie energii atomowej, powiedzmy, z wody czy z powietrza, z gazów lekkich. Przy pomocy dosyć prostych urządzeń, które są opisane w książce pana Gryzińskiego. Ja wierzę, że gdzieś na świecie już takie procesy zimne i syntezy jądrowe są dokonywane, natomiast myślę, że mocarstwa, które mają to tą technologię, nie chcą się nią podzielić jeszcze. Panie Arturze, a czy pan słyszał o ośrodkach na świecie, które pracują nad tego typu projektami? Czy pan się spotkał na przykład z tym, że w Moskwie jest dosyć silna grupa pracująca nad czymś takim? Tak, spotkałem się. Wiem, że Rosjanie zawsze poświęcali dużo czasu w inwestowanie w fizykę. Podejrzewam, że oni tą technologię już mają. Mhm. A słyszał pan o tym, że ten znany z fizyk Nikola Tesla także bardzo intensywnie pracował nad tym i też twierdził, że właśnie w atomie jest ukryta tajemnica dotarcia do niespożytych źródeł energii. No to wszystko jest prawda. Gdyby przeanalizować historię wszystkich fizyków, którzy mieli takie teorie, co się dalej z nimi działo, z tymi teoriami, to można by się pokusić o jakąś spiskową teorię dziejów, bo zarówno Nikola Tesla, jak i pan Michał Gryziński, ich eksperymenty, ich projekty, ich urządzenia, które zbudowali do realizacji swoich celów, no te projekty zostały przerwane w tajemniczych okolicznościach. Sprzęt, na którym pracowali, zwykle zginął. Czyli Nikola Tesla raczej, bo tutaj o panu Michale Gryzińskim za chwilę powiemy zresztą. Jest, podejrzewam, że coś jest na rzecz. Jasne. Dziękuję bardzo, panie Arturze. To był Artur Olszewski z Warszawy. Przypomnę numer telefonu do radia TOK FM. Czy wierzycie, że jesteśmy w stanie czerpać energię z atomu i to w takim procesie zimnej syntezy? 022 555 3040. Przechodzimy teraz do tej teorii, o której wspomniał pan Artur Olszewski, czyli do teorii pana Michała Gryzińskiego. Tutaj jest jedna sprawa, ponieważ przyznam szczerze, że to właśnie dzięki panu spotkałem się z tą teorią. Wcześniej o tym w ogóle nie słyszałem. Jak pan natrafił na tę historię? Zaczęło się to w dosyć dziwny sposób, a mianowicie ja nabyłem, znajdując się w normalnej sprzedaży, z tym, że nie w Polsce, a w Rosji, pistolet plazmowy, czyli urządzenie do cięcia plazmą, z tym, że był to pistolet wodny. Pistolet to znaczy, że materiałem roboczym, medium roboczym, czyli paliwem w tym pistolecie jest woda. Ale to jest taka sprawa, że w zasadzie tego typu urządzenie nie jest niczym szczególnym. Ono jest powszechnie dostępne. Oczywiście tak. Kosztuje jakieś tam większe pieniądze, ale nie jest... To też nie jest, że tak powiem, dramatyczna sprawa pieniędzy, bo jest to cena porównywalna z byle jakim komputerem. Dobrze, i nabił pan takie urządzenie i co dalej? I miałem pewien problem, bo wydawało mi się, że nie mogę się doliczyć bilansu energii w tym urządzeniu. Mianowicie rzecz wygląda w ten sposób, że w rękojeści pistoletu znajduje się zbiorniczek, w którym mieści się pół szklanki wody mniej więcej. Należy wlać tą wodę, potem przy pomocy zewnętrznego zasilacza podgrzewamy wodę tak, aby zaczęła parować. Chwilę potem woda z pary zaczyna ulegać dysocjacji na tlen i wodór. I w tej samej komorze, w której ona rozdzieliła się na tlen i wodór, następuje spalanie tlenu i wodoru i znowu mamy wodę. Więc oczywiście można powiedzieć, te wariat Wisła się pali, bo woda się pali, ale prawda jest taka, że płomień uzyskany ze spalania tlenu i wodoru, zaznaczam tlenu pochodzącego z wody, a nie z atmosfery, jest tak intensywny, że temperatura tego płomienia przekracza 6000 stopni, czyli temperaturę Słońca. No i jest to rewelacyjne narzędzie techniczne, używane w ratownictwie na przykład. Do przecinania blach, do tego typu różnych rzeczy. Tak. Znaczy, nie ma pan tutaj gwarancji, że energia wyjścia jest większa niż energia wejścia. To są pana podejrzenia jedynie. Tak, nie mam tej gwarancji. Chcę zwrócić się do fizyków z prośbą, żeby przeprowadzili modelowanie tego procesu, żeby
tak żebym zbadali rozkład temperatury w płomieniu i ile się tej energii przekształca. Natomiast jest pewien drobny problem. Na pierwszy rzut oka widać, że skoro płomień plazmy w ciągu dosłownie jednej sekundy, no może sekundy z ogonkiem, pali, przetapia bryłkę stalową, która ma powiedzmy od pół do jednego centymetra sześciennego, to nie wygląda tak dobrze, skoro wiemy, że palnik do podgrzania wody pobiera z sieci energetycznej moc poniżej 500 watów, czyli mniej niż czajnik elektryczny. Ja mam propozycję, żebyśmy na razie zostawili tę kwestię, tak. Ponieważ tutaj rzeczywiście taka autorytatywna odpowiedź na pytanie, czy to urządzenie wytwarza więcej energii niż pobiera, bo się do tego sprowadza tutaj pana teza, wymaga rzeczywiście sprawdzenia. Można prosić o zdjęcie tego, bo to jest, tutaj mamy przed sobą zdjęcie tego urządzenia. To w zasadzie wygląda bardzo prosto. To jest zwykły taki transformator. Trochę wygląda jak zasilacz, też ładowarka do samochodu. Bo to jest zasilacz, który ma bardzo podobne parametry do ładowarki. Czy pan się zwracał z pytaniem w tej sprawie tego urządzenia do, nie wiem, do jakichś... No do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku koło Warszawy. Rozumiem. Tam usłyszałem po raz pierwszy, że jedynym wytłumaczeniem może być teoria profesora Gryzińskiego. Tam się w ten sposób pan trafił na teorię profesora Gryzińskiego. Za chwilę do tego powrócimy. Słuchacie TOK FM, a teraz czas na informacje. Słuchacie TOK FM, archiwum Roberta Bernatowicza, dzisiaj o teorii związanej, o niezwykłej teorii związanej z atomem, z budową atomu. Moim gościem jest pan Stanisław Palka, inżynier, nasz słuchacz. Przypomnę, że pan Stanisław zadzwonił do naszej redakcji, do konkretnie do mnie. Mieliśmy krótką rozmowę, bardzo mnie zainteresował tym, co przedstawił. Powiedział, że atom bynajmniej tak nie wygląda, jak wszyscy myślą, że nie elektrony poruszają się po zupełnie innych torach. Dobrze mówię, panie Stanisławie? I tak zaczęła się niezwykła przygoda, która mam nadzieję będzie miała swój ciąg dalszy, bowiem chyba sprawa rzeczywiście jest istotna, a dotyczy teorii pana profesora Gryzińskiego. Tak, tutaj już przed przerwą mówiliśmy o tym, jak pan trafił na tę teorię, że w zasadzie od tego palnika zaczęła się pana przygoda. I trudności z ustaleniem bilansu energii w tym palniku. I tam natrafił pan na nazwisko pana profesora Gryzińskiego. Tak. Jak pan trafił na jego książkę? Bo kiedy w ogóle została wydana ta książka? Książka została wydana w 2002 roku, ale przypominam, że teoria została opublikowana po raz pierwszy w Physical Review Letters 40 lat temu. Czyli 40 lat temu profesor opublikował tę teorię. Tak. Za chwilę ją przedstawimy, ale mamy połączenie z Markiem Turskim. Halo? Tak, słucham. Witam Ciebie, Marku. Witam Ciebie również, Robert. Mówimy dzisiaj, tutaj jeszcze moim gościem jest pan Stanisław Palka, mówimy dzisiaj o teorii związanej, o teorii profesora Gryzińskiego związanej z budową atomu. Czy dopuszczasz taką możliwość, ponieważ wiem, że robisz wykłady też z fizyki teoretycznej, powiedzmy z astrofizyki, o, tak bym to nazwał. Tak. Czy dopuszczasz możliwość, że jest błąd związany z budową atomu, że bynajmniej atom nie wygląda tak, jak myślimy, że jest jądro i poruszające się elektrony po orbitach? Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę zasadę nieoznaczoności Heisenberga, to mimo wszystko, że atom tak wygląda. Co myślisz o tym? Czy atom może wyglądać zupełnie inaczej? No, może zupełnie inaczej, to raczej nie może wyglądać. Na pewno w jądrze znajdują się protony i neutrony. Elektrony krążą dookoła jądra. Przy czym, nie wiem, czy o tym była mowa, dlaczego elektron, który posiada ładunek ujemny, jest utrzymywany w pobliżu jądra atomu. Jak wiemy, protony, które znajdują się w jądrze, mają ładunek dodatni. Otóż jest on utrzymywany dlatego, że pomiędzy jądrem a elektronem krążą fotony, które to są cząstki, które przynoszą oddziaływania elektromagnetyczne, po prostu cząstki światła, które posiadają zerową masę. I one krążąc między jądrem, konkretnie protonami, a elektronami, utrzymują elektrony w pobliżu jądra. A więc na tym polega jak gdyby to oddziaływanie pomiędzy ładunkiem dodatnim, który ma proton, i ujemnym, który ma elektron. Nie wiem, czy na ten temat była już
Mowa. Marku, nie mówiliśmy o tym, wiesz, to są bardzo takie szczegółowe rzeczywiście informacje, które nie dla wszystkich słuchaczy chyba będą do zaakceptowania, bo trzeba rzeczywiście trochę znać na fizyce, żeby zrozumieć, czym jest na przykład foton, prawda? Natomiast ja tutaj mam do ciebie inne pytanie, bo to wszystko, o czym ty mówisz, czyli to, że właśnie są elektrony, mają pewne orbity, że pomiędzy tymi orbitami zdarza im się po prostu przeskakiwać, że wtedy zmieniają swoją naturę, etc., etc. To wszystko nie jest stwierdzone na zasadzie absolutnego faktu. To są raczej chyba takie dywagacje naukowe. Nikt jeszcze nie zajrzał, nie jesteśmy w stanie zajrzeć w środek atomu, żeby stwierdzić, jak jest tam naprawdę. Tak, no trudno mi się na ten temat wypowiadać, dlatego że szczerze mówiąc nie znam tutaj jakichś szczegółów właśnie tej teorii. Chciałem może powiedzieć natomiast na temat najmniejszych cząstek elementarnych, jakie budują atom. Jest to może ja mam propozycję, nie rozłączaj się z nami, bądź tutaj cały czas w połączeniu z nami, natomiast ja poproszę pana Stanisława Palkę, żeby przedstawił w skrócie, od razu skomentujesz na bieżąco, jak przedstawia się teoria budowy atomu według profesora Gryzińskiego. Otóż elektrony w atomie poruszają się według profesora Gryzińskiego po tak zwanej trajektorii swobodnego spadku. Musiałbym przedstawić taki prosty, elementarny przykład, że proton i elektron znajdują się w wolnej przestrzeni i one przyciągają się na skutek oddziaływania tak zwanych sił kulombowskich, czyli dodatni proton z ujemnym elektronem się przyciągają. Gdyby nic się nie działo, gdyby obie te cząstki były statyczne, no to w pewnym momencie lekki proton rąbnąłby w ciężki elektron i nastąpiłaby anihilacja materii, zapewne, albo coś innego by się wydarzyło. Obie te cząstki jednak obdarzone są spinem, czyli są wirującymi bączkami. Mhm. I na skutek tego ruchu wirowego powstaje pole magnetyczne i wydarzy się to, że w pewnym momencie elektron pędzący w stronę protonu zostanie odchylony od kursu kolizyjnego, ominie w pewnej odległości jądro i tu się zaczyna teoria profesora Gryzińskiego, bo w myśl teorii Rutherforda, a potem potwierdzonej przez Bohra, elektron powinien wejść na orbitę okolną, czyli wykonać skręt w przeciwną stronę, wejść na orbitę dookołokulną, naokoło jądra, a w myśl teorii profesora Gryzińskiego elektron będzie pędził dalej. W pewnym momencie jego energia kinetyczna zostanie wytracona, tak że się zatrzyma, zacznie wracać w stronę jądra, znowu zostanie odchylony. W rezultacie w przypadku atomu wodoru powstanie coś w rodzaju trójkąta, z tym, że trójkąta krzywoliniowego. Właśnie, tutaj też prośba do wszystkich słuchaczy, żebyście sobie, drodzy Państwo, spróbowali wyobrazić to, bo tutaj to trzeba zobaczyć. Gdybyśmy zakreślali te trasy, które pokonuje trajektorię elektronu, powstanie rzeczywiście taki coś w rodzaju takiego lekko zakrzywionego trójkąta, klęśniętego trójkąta, a w środku będzie jądro atomu. Czy tak rzeczywiście powinien wyglądać model atomu? Marku, czy spotkałeś się tutaj, zwracam się do Marka Turskiego kiedyś, Marku, czy spotkałeś się z taką teorią? Tak, to znaczy, o ile sobie przypominam, jeden ze słuchaczy kiedyś na zajęciach z kolegiem psychotronicznym, czy któryś z innych szkół, właśnie mówił mi, i chyba właśnie o to chodziło, że elektron jak gdyby zbliża się do jądra i później znowu oddala się, tak? Tak. Później znów jest tor kolejny jego biegu, znowu się zbliża i oddala i tak dalej. Jest odchylony o 120 stopni w przypadku atomu wodoru. Aha, tak, to chyba właśnie o to chodzi, to mówił jeden ze słuchaczy, ale przyznam się szczerze, że sam wcześniej po prostu nie słyszałem i nie interesowałem się akurat tymi zagadnieniami. Raczej wykładałem rzeczy związane z najmniejszymi cząstkami elementarnymi budowy atomu, to jest tak zwanymi kwarkami. Ale tutaj też jest taka sprawa związana z prędkością światła. Dlatego, że razem z Markiem bardzo często toczymy dyskusję o tym, czy prędkość światła jest największą prędkością we wszechświecie. Marek twierdzi, że absolutnie tak, prawda?
To znaczy ja chciałbym tutaj może zmodyfikować to swoje twierdzenie tak kategorycznie przedstawione tutaj przez ciebie. Otóż spotkałem się, pytałem na właśnie na ten temat fizyków, również profesorów fizyki, co sądzą, czy prędkość światła jest największą możliwością przenoszenia informacji w ogóle w przyrodzie. Otóż niektórzy z nich twierdzą, że można prędkość światła przekroczyć, ale może ją przekroczyć samo światło, to znaczy same fotony. Natomiast żaden obiekt materialny, ponieważ foton nie posiada masy, ma masę zerową, wedle niektórych naukowców może przekroczyć prędkość C. Natomiast każdy obiekt, który ma masę tej prędkości, oczywiście nie przekroczy, co najwyżej się do niej zbliży. Momencie, chwileczkę, Marku, dlatego, że tutaj pan według Stanisław Patryk. Profesora Gryzińskiego foton nie ma masy zerowej. Jest cząstką o określonej precesji i w momencie... Ja dałbym taki prosty przykład. Weźmy bączka, ustawmy go sobie na stole, puśćmy. Póki on będzie się kręcił stabilnie i nie szalał po naszym stole, będzie elektronem poruszającym się w atomie. Ale gdy go przytykniemy, to jego tak zwana precesja, czyli uzgodniąc bączek, zacznie się kiwać, zwiększy się. I w tym momencie, gdy precesja przekroczy pewien kąt graniczny, profesor Gryziński mówi, że elektron stał się fotonem. Jakie konsekwencje? Ponieważ tutaj oczywiście te niuanse związane z budową atomu są zupełnie, podejrzewam, niezrozumiałe dla osób, które się tym nie interesują. Ale jakie konsekwencje ma tego typu odkrycie, jeżeli rzeczywiście, załóżmy, że jest prawdziwe, bo też oczywiście tego stwierdzić nie jesteśmy w stanie. No, najbardziej szokującą konsekwencją tego twierdzenia jest to, że E równa się mc kwadrat to jest mniej więcej 1/4 energii atomu. Pozostałe 3/4 to jest właśnie energia elektronów, które mogą oddalać się w czasie swojego ruchu albo bliżej, albo dalej od jądra, mając określoną sobie, że tak powiem, pojemność energetyczną. Marku, czy dopuszczasz taką możliwość, że E równa się mc kwadrat nie opisuje w pełni energii atomu? No cóż, ja mogę powiedzieć tylko w sensie ogólnym, że to, co dotyczy makroświata, prawda, dużych struktur, nie musi koniecznie gadać się i dotyczyć struktur tak małych jak atom. Natomiast tutaj właśnie w sprawie fotonu i jego masy chciałem parę słów powiedzieć. No oczywiście fizyka konwencjonalna przyjmuje jak do tej pory, że foton posiada masę zerową, czyli nie posiada masy. Ale na przykład przyjmowano również, że takie cząstki zwane neutrinami nie mają masy. Tymczasem odkryto dosłownie w ostatnich latach, iż neutrina posiadają masę, co prawda bardzo niewielką, ale posiadają. A czym jest neutrino, może powiedz? Neutrino to też jest jedna z cząstek elementarnych. One powstają na przykład na Słońcu. To są takie cząstki o bardzo małej masie, bardzo małe, bardzo słabo oddziaływujące z innymi cząstkami. Tutaj w czasie czasu rzędu tam sekundy, prawda, przez nasze ciało przenosuje cała masa tych neutrin powstających na Słońcu. To są cząstki, jak gdyby takie, można powiedzieć, stosunkowo mniej ważne. Ale odkryto w każdym razie, że one posiadają pewną niewielką masę i powstała nawet taka teoria, że taki zagadkowy składnik wszechświata, ciemna materia, nie wiadomo czym ona jest, że składa się właśnie z tych neutrin w ogromnej ilości. Niewykluczone więc, że naukowcy odkryją, że i foton posiada jakąś bardzo niewielką masę. Marku, tyle przez analogię mogę. I to jest właśnie sednem odkrycia profesora. Bardzo, bardzo dziękujemy ci za wypowiedź. Był to Marek Turski z Łodzi. Tutaj Marek wspomniał o tej ciemnej energii. Ja tylko dodam, że według astronomów około 80% energii we wszechświecie, całym wszechświecie, to jest właśnie ta owa ciemna energia, nieznana i nieujawniona, która im wychodzi po prostu z wzorów. A jeżeli teraz profesor twierdzi, że 25%, znaczy może niedokładnie profesor twierdzi, to po prostu wynika z jego książki, że 25% energii siedzi w jądrze atomu i tych najbliższych orbitach, to właśnie ta reszta to jest te 75% energii. Przypominam, że autorem tej teorii jest profesor Gryziński i ja tutaj pragnę Państwu powiedzieć, że my w zasadzie tę audycję robimy tylko i wyłącznie opierając się na jego książce.
Tutaj w zasadzie powinni zabrać głos naukowcy, z tym, że lub też ludzie, którzy byli związani z profesorem Gryzińskim. Ja rozumiem, że pan starał się dotrzeć do takich osób. Nie, niestety. Dowiedziałem się o istnieniu profesora 2 tygodnie przed jego śmiercią. Tak, więc to już... Ja natomiast tutaj myślę, że my do tej sprawy wrócimy. Wrócimy przygotowani, dlatego że potraktujcie państwo tę audycję jako zupełnie sygnalnie, jako pewien sygnał wysłany w sprawie. Udało mi się, nie będę tutaj podawał żadnych nazwisk, bo nie ma takiej potrzeby, natomiast ku mojemu bezgranicznemu zdumieniu udało mi się dotrzeć do ludzi związanych, no powiedzmy, z fizyką atomową w Polsce, którzy na tę teorię reagują bardzo ciepło. Co więcej, mówią, że tutaj ona w zasadzie jest absolutnie zgodna ze wszystkimi doświadczeniami, które były wykonane w akceleratorach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo się obawiają, żeby ta teoria nie została w żaden sposób skompromitowana, że ona jest tak ważna, jeżeli jest prawdziwa, że przedstawienie jej wymaga naprawdę ogromnego przygotowania i tutaj trzeba by zebrać rzeczywiście kompetentnych naukowców, którzy wypowiedzieliby się, w tej sprawie, dlatego że ta teoria wywraca mimo wszystko troszeczkę praw znanych nam praw dotyczących budowy atomu. Dokładnie tak. Czy pan próbował rozmawiać o tym z naukowcami? Czy pan na przykład szukał takich potwierdzenia tej teorii w znanych książkach naukowych? No, przyznaję, że jestem praktykiem. Przypominam, zaczęło się to od palnika plazmowego wykorzystywanego w celach praktycznych, gdzie po prostu nie można się było doliczyć bilansu energii. Wspomniał pan o tym, że tutaj prawdopodobnie, bo ta książka pana profesora wyszła nie tak dawno. W 2002 roku. Tak, mimo że została napisana, tak jak tutaj przeczytałem, wcześniej, bo to chyba były lata 60., tak? Znaczy, teoria została opublikowana w 1965 roku. Jakie były konsekwencje opublikowania tej teorii? No, profesor Gryziński niestety spotkał się ze sprzeciwem środowiska naukowego. Nakazano mu wycofanie tych publikacji. Drodzy państwo, obiecuję, że do tej sprawy wrócimy i obiecuję, że postaramy się zebrać jakiś zespół autorytatywnych osób, które będą w stanie ocenić tę teorię. Przyznam szczerze, że jest tutaj wielki, wielki strach. Naprawdę, ja wyczułem taki lęk wśród osób, które pytałem o teorię profesora Gryzińskiego. Wszyscy się tej teorii obawiają. Obawiają się konsekwencji tego, co ona niesie ze sobą. To znaczy, jakby wpłynęła na obraz współczesnej nauki związanej z budową atomu. Ja przypominam państwu, że te 3/4 energii to jest energia nieujawniona, którą teoria profesora Gryzińskiego ujawnia, więc może się okazać, że zamiast ropy naftowej będziemy jeździć na wodę. Miałem okazję rozmawiać w tej sprawie jeszcze przed audycją z moimi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, w tym z Nancy Talbot, która zajmuje się niekonwencjonalnymi, powiedzmy, źródłami energii też w Stanach. Ona powiedziała, kiedy zacząłem jej tłumaczyć, na czym polega ta teoria, ona mówi: słuchaj, o tym się mówi. O tym się mówi, że coś jest nie tak z budową atomu, że prawdopodobnie popełniono błąd. Pan tutaj ma dosyć ciekawą teorię związaną z tym, że celowo zmanipulowano budowę atomu. Może pan wyjaśnić, na czym to polega? Wygląda na to, że błędu, albo raczej mistyfikacji, znowu cytat z książki profesora, mechanika kwantowa jest największą mistyfikacją w historii nauki. Przypuszczalnie Albert Einstein z 5 fizykami, nie mam tu pod ręką ich nazwiska, ale był wśród nich Dirac, Heisenberg, Bohr, Born. I tych 5 fizyków, przypominam, że rzecz dzieje się w okresie 1913-1930, po prostu celowo uniemożliwiło Niemcom obliczenie ilości energii potrzebnej do zbudowania bomby atomowej. I jak widać, zrobili to ze skutkiem, bo Niemcy nie mają bomby atomowej do dziś i chyba im to na złe nie wyszło.
Ale prawda jest taka, że prawdopodobnie Einstein celowo dokonał manipulacji. Znaczy, on nie był twórcą tego błędu, ale on chyba pierwszy zorientował się, że popełniono błąd i go nie sprostował. Czyli tak po prostu uniemożliwił stworzenie Niemcom bomby atomowej, natomiast tak. Ten błąd zaczął funkcjonować jako prawda obiektywna. Tak. Jak pan sądzi, jakie konsekwencje takie już zupełnie praktyczne mogłyby być z tego, że ta teoria okazałaby się prawdziwa? Jeżeli atom ma więcej albo mniej w sobie energii, niż średnio standardowo przyjmujemy ten, to po pierwsze może być nośnikiem, czyli akumulatorem tej energii. W ten sposób musimy zmienić definicję perpetuum mobile niestety. A drugi problem jest inny. Taki sam atom jest nośnikiem pamięci. A to praktycznie przewraca całą ufologię do góry nogami. Proszę Państwa, jak sami słyszycie, sprawa jest niezwykle ciekawa. Przypomnę, chodzi o teorię profesora Gryzińskiego. Ten program jest jedynie początkiem naszego poszukiwania w sprawach tej teorii. Powtarzam, zaczynamy od książki profesora. Profesor już niestety nie żyje, natomiast żyją osoby, które pracowały z profesorem. Postaramy się do nich dotrzeć. Jeżeli tylko uda nam się zgromadzić odpowiedni zespół, odpowiednie materiały, obiecuję, że przedstawimy je tutaj w programie Archiwum Roberta Bernatowicza. Z tym, że jeżeli rzeczywiście sprawa będzie miała podstawy naukowe, bo ja cały czas, wie pan, staram się być bardzo ostrożny w tego typu teoriach. Tutaj trzeba jednak zapytać się, powtarzam, zapytać osób, które są kompetentne. Jeżeli się okaże prawdziwa, to myślę, że mogłoby to być największe odkrycie chyba na początku XXI wieku, bo dałoby nam nieskończoną wręcz energię. Tak, i chcę przypomnieć, że właśnie rok 2005 ONZ ogłosił Światowym Rokiem Fizyki na cześć Alberta Einsteina. Wszystkiego najlepszego. Także to by się znakomicie nam składało. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Moim gościem był pan Stanisław Palka, nasz słuchacz, dzięki któremu dotarliśmy do tej teorii. Za tydzień święta, także już Państwu teraz życzę wesołych świąt. Rozumiem, że Pan się przyłącza do tych życzeń. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Życzę wszystkiego najlepszego. A teraz już czas na informacje. Już czas na informacje. Już czas na informacje.